przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może, może właśnie to dziś jakiś list do ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i pat, pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz pat. Listonosz Pat i magiczna gwiazdka. Pum 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 ti di 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 ti di ti ti. Jak ci się podoba moja broda, Jess? Poczekaj, aż zobaczysz cały strój. Przebieram się dziś za świętego Mikołaja. Nie mogę się doczekać ich reakcji, kiedy mnie, to znaczy Mikołaja, zobaczą. Drogi Mikołaju, mam nadzieję, że uda ci się przyjechać do Green Day na święta. Na gwiazdkę chciałbym dostać... własny samolot! Nie, przecież już mam samolot. Co ja bym chciał dostać na gwiazdkę? Czego ja potrzebuję? Jajka? Są? Mąka? Jest. Mamo... Nie mogę wymyślić, co napisać do Mikołaja. A już prawie święta. O, nie martw się, na pewno coś wymyślisz, Julianie. Dzień dobry. O, co robisz? Pomyślałam, że upiekę makowiec na dzisiejszy wieczór. Ciekawe, czy Mikołaj lubi makowiec. Chyba powinniśmy zostawić mu kawałek, tak, na wszelki wypadek. O, tak! Lepiej już pójdę. Muszę dostarczyć dzisiaj dużo świątecznych listów i paczek. Dobrze, że przynajmniej śnieg nie pada. Śnieg! To jest to! Ej! Drogi Mikołaju, mam nadzieję, że uda ci się przyjechać do Green Day na święta. Na gwiazdkę chciałbym dostać... śnieg! Czy myślisz, że Mikołaj przywiezie go na czas? Dopilnuję tego, synku. Obiecuję. Dziękuję, tato. Witaj, Charlie. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Czy przyjdziesz dziś wieczorem? O, tak. I podobno przyjdzie jakiś specjalny gość. Kto taki? Nie wiem. To tajemnica. Kto to będzie, tato? A skąd niby ja mam to wiedzieć? Bo ty wszystko wiesz, tato. Wkrótce sam się przekonasz. Chodź, Charlie. I tak nam nie powie. Chodź się pobawić. Na pewno miałam mąkę. Co się z nią stało? Nie mogła odejść daleko. Pomogę ci jej szukać. Ho, chciałbym, żeby spadł śnieg. Wtedy byłyby prawdziwe święta. A to nie jest śnieg? O czym ty mówisz? Patrz! Chodź, musimy to sprawdzić. Śnieg! Nie, to mąka. Jess. O rany, nigdzie nie mogę jej znaleźć. Muszę iść i dokupić. To jest zagadka. Prawie taka jak ten tajemniczy gość. Proszę, Pat, podpowiedz coś. Nie.
Już nie wiem, kto jest gorszy, ty czy Julian. O nie, już powinienem być na poczcie. Pani Goggins będzie się niepokoić. Ale uda ci się przyjść dziś wieczorem, prawda? Za nic bym tego nie opuścił, Saro. Na razie. Na razie, Pat. O, wygląda na to, że śnieg naprawdę spadł. No dobrze, lepiej się przygotuję. Świetny pomysł, Charlie. Po co komu prawdziwy śnieg? To dziwne. Nagle przestało padać. O, skończyło się. Ta mąka musi tu gdzieś być. To ty, Julianie? O. Nie widziałeś gdzieś torebki mąki? O. Chodźmy na sanki. Julian? O. Och, Jess! To tu się podziała ta mąka, tak? O, rany! Pani Goggins? Tu jestem! Wesołych świąt, Pat! I nawzajem, pani Goggins! Wygląda na to, że czeka nas ciężki dzień. No tak, musimy to wszystko dostarczyć, zanim zaczną się święta. No i nie zapomnij o dzisiejszym wieczorze. Słyszałam, że jakiś specjalny gość ma się pojawić. Tak, też to słyszałem. Raz, dwa, trzy, pchaj! Nie da rady, Charlie. To bez sensu. Cześć, Bill. Cześć. A co wy macie takie zmartwione miny? To przez sanki. Nie da się zjechać bez śniegu. Niepotrzebny wam śnieg. Naprawdę? Wcale. Pomogę wam. Chodźcie ze mną. Świetnie. Teraz potrzebuję tylko miski. Co się dzieje? Jess, powinnam się domyślić. Witaj, Pat! Wesołych świąt! Witaj, AJ. Specjalna przesyłka dla ciebie. Świetnie! Czekałem na nią. Widzę, że jesteś zajęty. No, skoro ma nas odwiedzić specjalny gość, pomyślałem, że zrobię dobre wrażenie. Może przyjedzie pociągiem? Może? To co jest w tej paczce? Pokażę ci! Witaj, Pat! Wesołych świąt! Wesołych świąt, Nisza. No i ty, Nick. Jesteś w samą porę, żeby spróbować moich ciasteczek. Pachną wybornie, Nisza. Mam nadzieję, że są dobre. Zrobiłam je na dzisiejszy wieczór dla specjalnego gościa. Dziękuję. Mam nadzieję, że będą mu smakowały. Może powinnam zrobić trochę więcej, na wszelki wypadek. Do widzenia, Pat! Do zobaczenia, Nisza. Pomożesz mi, Pat? Co ty zamierzasz z tym zrobić? Nie mogę pozwolić, żeby rakieta z Green Day przegapiła takie święto, prawda? Ach. Świetnie! Bardzo dobrze. Hej! Jak wam się udaje zjeżdżać na sankach bez śniegu? To proste. Dokręciliśmy kółka od moich starych wrotek. Popatrz. Hej! Możemy też spróbować? Jess? Jess, chodź tutaj. Nie wchodź pod stół, chodź tu. Ach, niedobry kot. Chodź tutaj w tej chwili. To tylko drewniana łyżka.
nie wygląda dobrze. Prawie się poddałem. Dzień dobry. Zgubił się pan? Chyba tak, na to wygląda. Próbuję dostać się do Greendale. Mam tam parę spraw do załatwienia. Jak pan chce, mogę pana podwieźć. Po drodze tylko rozwiozę paczki. Będzie mi bardzo miło. Przy okazji zobaczę, jak to się robi. Ale było świetnie. Ale znam coś, czego nie można robić bez śniegu. A czego? Nie można ulepić bałwana. Nie, ale można zrobić co innego. A co? Zobaczysz. Więc dobrze zna pan Greendale? Nie zupełnie. Przyjeżdżam tu tylko raz w roku i zwykle pada śnieg. A wolę, jak pada. Mój pojazd lepiej sobie radzi. To tak jak mój syn. Nawet napisał do świętego Mikołaja, prosząc o śnieg na gwiazdkę. I dziwniejsze rzeczy miały miejsce. To może być? Doskonałe! Patrzcie! Przepraszam. Masz rację. Niepotrzebny nam śnieg. To najlepszy niebałwan na świecie. A jeszcze tylko nagrzeje piekarnik. Trochę na lewo, Ted. Nie, nie. Jeszcze trochę. Tak, dobrze. Nasz gość specjalny będzie pod wrażeniem. Nie powiesz mi, kto to będzie? Tylko Pat wie. I trzyma to w tajemnicy. A to kto? Pewnie czekacie na listy dla Jeffa Pringla i Teda Glena, prawda? Nie wiedziałem, że znasz Jeffa i Teda. O tak. Znam ich dobrze od małego. No proszę. Cześć, Pat. Wziąłeś sobie dziś pomocnika, co? Tak, każda pomoc się przyda, Ted. Mam tyle paczek i listów, że sam nie wiem, co z nimi zrobić. Proszę. Dziękuję, Pat. I dla ciebie, Jeff. Dzięki, Pat. No więc, kim jest ten tajemniczy gość? Gdybym wam powiedział, to przestałby być tajemniczy, prawda? Muszę już iść. Na razie. Ten bal, o którym wspominał Jeff, odbędzie się w szkole? Dokładnie tak. Będzie nam bardzo miło, jak przyjdziesz. Dziękuję za zaproszenie. Zobaczę, czy mi się uda. A ty przyjdziesz? Tak, muszę tam być. Mam dla każdego niespodziankę. Mam nadzieję, że zdążę na czas. No to lepiej pośpieszmy się z tymi listami. To magiczne są święta, świąteczne prezenty, święta magiczne, święta. Świąteczne prezenty i samochód pełen jest. Do listonosz Pat rozwozi je do odległych wielu miejsc. Magia świąt pozwala mu wykonać cały plan. Pat tak bardzo stara się, by odwiedzić cały kraj. Każdy chciałby dostać coś, jakiś drobiazg, dobrze wiesz. Jeśli kogoś lubisz albo chcesz, by o tobie myślał też, musisz prezent dać. Kiedy, jak nie dziś, bo teraz. To magiczne są święta, świąteczne prezenty, święta magiczne, święta. Tu Green Day. To magiczne są święta, świąteczne prezenty, święta magiczne, święta. Magiczne święta spełniają wszystkie sny, tylko w Greendale.
Adam z nóg. Mam nadzieję, że ciasto się udało. Widzę, że i ty tak myślisz, Jess. Bez ciebie chyba nie dałbym sobie rady. Wcale nie. To dzięki tobie na wielu twarzach pojawi się dziś uśmiech. No to jak, uda ci się przyjść na bal? Ja tak, a ty? Zdążysz się przygotować na czas? Mam nadzieję. Nie chcę nikogo rozczarować. Uważaj! Ojej, nic ci nie jest? Nie martw się o mnie, Pat. Jestem przyzwyczajony do dużo gorszych wypadków, a nie jest ze mnie najlepszy kierowca. Raz nawet ześlizgnąłem się z dachu. Jak to z dachu? Zobaczmy, może uda nam się odjechać. Wygląda na to, że utknęliśmy. Nie na długo. Mam łopatę. Oj. Chyba powinienem był wziąć kalosze. Masz. Przymierz te. Zawsze wożę ze sobą parę na wszelki wypadek. Pasują jak ulał. Dziękuję. Ciekawe, kto będzie tym gościem specjalnym. Może to będzie wróżka? No wiesz, nie żartuj. A może to jakaś gwiazda muzyki? O rany, myślisz, że dadzą mi autograf? Nawet nie wiemy, kto to jest. Może to znany naukowiec? Kto? Tak tylko sobie myślę. Kimkolwiek by nie był, już się nie mogę doczekać. Idę do domu przygotować się na bal. Do zobaczenia. Pa, pa, na razie. Pa. Czy możesz sobie wyobrazić, że przez całe życie wykonujesz taką pracę? O, tu się zatrzymaj, dobrze? Ale przecież tutaj nic nie ma. Jesteś pewien, że to tu? Całkowicie, Pat. Dzięki za podwiezienie. Nie ma za co. To ja dziękuję. To dla mnie pestka. Robota na jeden dzień. A czym ty się właściwie zajmujesz? O? O, poszedł sobie. Ojej, zapomniałem oddać mu buty. O, zaczyna się ściemniać. O, mogę nie zdążyć. Chyba wszyscy gotowi. Mamo, ale co z tatą? O nie, martw się, będzie na czas. Oj, rany. Spóźnię się, nawet nie zdążę się przebrać. No więc kiedy przybędzie gość specjalny? Nawet nie pytaj. Tu nikt nic na ten temat nie wie. A ja nawet wystroiłem pociąg, ale nikt nim nie chce jechać. Nikogo nie widziałem, a przez cały dzień dekorowałem drzewka. To niedobrze, dzieciom będzie przykro. A co ja zrobię z tymi wszystkimi ciasteczkami?
O, nie przejmuj się. Na pewno wszystkie będą zjedzone. O, mam nadzieję, że nie przegapiłam specjalnego gościa. Nie, nie martw się. Ciągle czekamy. A gdzie jest Pat? Myślałam, że przyjdzie z tobą. Nie, przykro mi. Nie widziałam go, odkąd rano wyszedł z pocztą. O. Wesołych świąt wam wszystkim! Mikołaj! Wielkie nieba! Nic dziwnego, że nie przyjechał pociągiem! To prawda! Komu potrzebna para, jak ma się renifery, co? Kto chce prezenty? Ja! Mamo, patrz! A gdzie tata? Muszę mu to wszystko opowiedzieć! Nie martw się, Julianie. Na pewno zaraz tu będzie. Och. A ty, chłopczyku, co chciałbyś na gwiazdkę? Kolejkę, tak? Skąd wiedziałeś, co powiedział? Przecież to święty Mikołaj. No dobrze, dzieci. Obawiam się, że na mnie już czas. O nie! Widzicie, przede mną ciężka noc. Wiecie dobrze, jaki jutro jest dzień, prawda? Święta! Bardzo dobrze. Więc dobranoc wszystkim. Dobranoc, Mikołaju! Do zobaczenia za rok! Mikołaju, poczekaj! Nie spotkałeś jeszcze mojego taty! No całe szczęście, udało mi się. Spóźniłeś się, tato. O nie. Tak mi przykro, Julianie. Wszyscy są pewnie rozczarowani, że specjalny gość nie przyjechał. A właśnie, że był, to był Mikołaj, a ty się spóźniłeś. Niezła robota, Pat! Nieźle nas nabrałeś! Tak, Pat, brawo! Byłeś świetnym Mikołajem. Ale ja nie wiem... Skoro tata udawał Mikołaja, to gdzie jest ten prawdziwy? No wiesz, Mikołaj jest bardzo zajęty przed świętami. Dlatego ma takich pomocników jak tata. A, rozumiem. Co wy mówicie? Że Mikołaj tu był? O, ale z ciebie żartowniś, Pat. Mieliśmy wspaniały wieczór. Spójrz na te wszystkie uśmiechnięte twarze. No... No, jesteśmy. Dobranoc, Julianie. Wesołych świąt. Wesołych świąt, Mikołaju. Ach, co to? Ach, co to za hałas? O. Witaj, Julianie. Tato! Mamo! To... Mikołaj! A, to ja. Mam prezenty dla was wszystkich. Mam nadzieję, że podobają ci się kalosze, Pat. Saro, makowiec był pyszny. Dziękuję. To naprawdę ty? Oczywiście. Zostawiłem specjalny prezent dla ciebie na zewnątrz, Julianie. Naprawdę? Jak chciałem, śnieg! Dziękuję, Mikołaju! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Patrzcie! Listonosz, patrz, co ma w torbie, zgadnij sam. Może to listy, może to paczki, a może kartki? A to co? To kot Jess! Listonosz.
Pat, Pat i kot, przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może, może właśnie to dziś jakiś list do ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. Listonosz Pat i klauni. Klaun jest najlepszy. Ja lubię linoskoczku. Żonglowanie jest fajne. Prawie tak jak matematyka. Co takiego? Jak dorosnę, będę cyrkowcem. Musisz być w czymś dobry, żeby być w cyrku. Co ty mówisz? To tylko ciężka praca, nic więcej. Jak się ciężko pracuje, będzie się dobrym. Nad czym pracujesz, Bill? Sztuka cyrkowa. Pan Pringle zabiera nas jutro do cyrku. Szczęściarze. O nie. Naprawdę? O. Dzieciom będzie bardzo przykro. W każdym razie dziękuję za wiadomość. Proszę o ciszę. Bardzo mi przykro, ale mam raczej złe wieści. Obawiam się, że nie możemy iść do cyrku. Ale dlaczego? Nie tak się obawialiśmy. Proszę pana, dlaczego nie możemy? Cicho. To nie przez was nie idziemy. Ale dlatego, że jeden z cyrkowców zachorował i przedstawienia nie będzie. O nie! Wiem, jak bardzo na to czekaliście. Może uda nam się w przyszłym roku. W przyszłym roku? Wcale nie musimy czekać roku. Możemy założyć własny cyrk. No, nie wiem. Sztuczki cyrkowe są bardzo trudne, wiesz, Bill. Nie mogą być aż takie trudne. A namiot? Nie możemy mieć cyrku bez dużego namiotu. Mój wujek w Pencaster ma duży namiot. Na pewno nam pożyczy. To świetny pomysł, Miro. Potrzebujemy jeszcze muzykę. Proszę pana, proszę pana! Ksiądz lubi muzykę, na pewno nam pomoże. To prawda, Sero. Mogę go po drodze zapytać, jeśli chcesz, Jeff. Tak, prosimy, prosimy, prosimy. Proszę pana. No, dobra, Bill. Dzięki, Pat. Tak, namiot odbieram ze stacji o 10:00, więc... spotkamy się w parku zaraz po tym, co? Niech będzie. O, rany, ale się cieszę. To powiedz wszystkim, dobrze, Julio? Oczywiście. Chcesz, żebym pomogła przynieść namiot ze stacji? Nie, będzie EJ. Damy sobie radę. Dziękuję, Julio. Do widzenia. No i przecież ty pomożesz, prawda, Jess? Dzień dobry. Witaj, Pat. Witam, księdza. Dzień dobry, Pat. Listy do ciebie, Nisza. Dziękuję. Proszę, herbata dla ciebie. Wspaniale. Jeszcze herbaty? O, tak, proszę. EJ dzwonił. Ma namiot do cyrku. To świetnie. Dzieciaki się ucieszą. Do cyrku? Tak, dzieci zakładają cyrk dziś po południu.
Przypomniało mi się. Obiecałem, że zapytam, czy ksiądz nie pomógłby przy muzyce. Muzyce? Nie jestem w tym dobry, tylko w chorałach. Dzieci bardzo proszą i będą wdzięczne. Na pewno da sobie ksiądz radę. No, czemu nie? To będzie wyzwanie! To AJ! To ja pójdę mu pomóc. Dziękuję za herbatę, Nisza. Dzień dobry, Pat! Mam namiot! Dobra robota, AJ. Chodź, załadujemy go na mój samochód. Ciężki jest. Wiem, święta racja. O! Świetnie. Uważaj na plecy, AJ. Dobrze. Przyniesiemy później do parku coś do picia. Świetny pomysł, dzięki. O rany, nie zmieści się. Musimy go zanieść. No dobra. Wy dwaj razem robicie sztuczkę? Nie, proszę pana, ja czekam na Jessa. Robię sztuczkę z nim. A ja ciągle myślę, co robić. Na razie pomagam innym. No, żebyś tylko miał czas przećwiczyć, pamiętaj. Dobrze. Niosą namiot! To Jess! Jeszcze trochę, AJ! No, już prawie! Świetna robota! Powinno być bardziej w tę stronę. Masz rację. Nie, za daleko! Jest w złą stronę, prawda? A jaka to różnica? Obróć się, Pat. Nie, w drugą stronę. Dzięki Bogu za to! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy... O! Przepraszam, pomyliłam się. To chyba trochę nudne, co? Nudne? No wiecie, to powinien być pokaz. To przecież jest cyrk. Wiecie, o co chodzi? Chodźcie, pokażę wam. Pat! No to spróbujmy. Doskonałe. Żonglowanie naprawdę jest proste jak matematyka. Zróbmy to według cyferek. Na raz rzucamy w tę stronę. A na dwa rzucamy znów w
w tę stronę. Dobrze. Jak powiem trzy. Raz, dwa, trzy, raz. Dwa. Au, 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 au. Hej, źle to robisz. Daj, pokażę wam. I tak nie chciałem żonglować. O nie, biedny mały Bill. Czy ktoś widział Alfa? Był tutaj przed chwilą. Przecież nie zapadł się pod ziemię. Alf! 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 Patrzcie! A to co? Ktoś mnie wołał? O, tak. Trening czyni mistrza. A teraz słuchaj, Jess. Jak ci powiem, to skoczysz stąd tutaj na najmniejszą doniczkę. Potem na tamtą. A potem na tę wielką. Rozumiesz? Jess! No chodź, spróbujemy. Zaczynasz stąd. Jess, zaczynasz stąd. Jess. O nie, Jess. Patrz na mnie. Pa, pa. A! Oh. O nie, on tego nie zrobi. Daj, ja spróbuję. A teraz skoncentruj się, Jess. Skacz! Nieźle, Bill. Trzymaj pad. I raz, i dwa, ciągnąć. Tak, ciągnijcie, bardziej w prawo. Za mocno, bardziej na lewo. Nie, w prawo, w prawo, w prawo. Dobrze, wystarczy. A teraz... Uważaj, pan! Za mocno. O rany! Nic z tego nie będzie! A to co znowu? Co to? O! Wielkie nieba! A może jednak... A, ciekawe. No i patrzcie, prawie gotowe. Już pora na pokaz nasz. Każdy może spróbować z was. Gdy działamy wspólnie, to jest dobry znak. Dołącz do nas, powiedz, że jesteś na tak. Trochę ćwiczeń potrzeba ci i bez klucza otworzysz drzwi. Możesz być siłaczem, nosić setki ton,
Możesz być żonglerem, jeśli wolisz to. Trochę wiary potrzeba nam, jeśli chcemy wykonać plan. Ted przyniesie ławki, które zrobił sam. Ksiądz zagra muzykę, wesoło będzie nam. Akrobaci na linię tam. W górę patrz, to zobaczysz sam. Wszystko jest w porządku, gdy dobrze bawisz się. Robisz różne sztuczki, a ludzie cieszą się. Co? Przepraszam, Bill, ale rozśmieszasz mnie. Wszyscy tak robią. Śmieją się ze mnie. Myślałem, że będzie łatwo. Jestem najstarszy i powinienem umieć różne rzeczy. Ale przecież umiesz. Wcale nie. Za każdym razem, jak próbuję coś zrobić, wszyscy się śmieją. Tak jak ty. Rozśmieszanie to też sztuka. Ale nie cały czas. Nie, jak ludzie śmieją się za każdym razem. Posłuchaj, a kto ci się najbardziej w cyrku podoba? To proste. Klaun. Ale co to ma wspólnego? Wiadomo przecież, że klaun rozśmiesza ludzi. No tak. A tobie rozśmieszanie świetnie wychodzi, prawda? Chce pan powiedzieć, że mógłbym być klaunem? Czemu nie? No tak, ale sam nic nie zrobię. Możemy spróbować razem. Zawsze chciałem być klaunem. Naprawdę? Super! Dziękuję panu! Panie i panowie, witam wszystkich w cyrku Grindale. Raz, dwa, trzy, cztery, raz! Brawo, brawo! Wspaniale! Niesamowite! Robi wrażenie, no? No, no. Raz, dwa, trzy, cztery i raz! Teraz wielkie brawa dla naszych wspaniałych baletnic z Grindale. Pysznie wyglądają, ślicznie. Oto Julian i jego wspaniały kot. Do startu, Jess. Ali, hop! Miau, miau.
wspaniale, Jazz. Gotowy jesteś, Bill? Chyba tak. Nic się nie martw. Będzie dobrze. Tylko bądź sobą. Panie i panowie, chwila, na którą czekaliście. Przed państwem listonosz Paluch i wielki Bill Thompson. Klauni! O, gdzie oni się podzieli? No gdzie oni są? Powąka pan mojego kwiatka? O tak, chętnie. Dać mu? Tak! Jesteście pewni? Tak! Brawo! Brawo! Aha. Już trochę żyję na tym świecie. To prawda, patrz. O, i gdzie on poszedł? Tu jestem! Zaraz cię dopadnę. Panie i panowie, dziękuję za przybycie do cyrku Grindale. Prawda, że te dzieci mają wielki talent? Klauni w szczególności. To tylko dowodzi, że każdy z nas jest w czymś dobry. On ma rację, wiesz, Bill? Listonosz, listonosz padł, co ma w torbie, zgadnij sam. Może to listy, może to paczki, a może kartki. A to co? To kot Jazz! Listonosz, listonosz padł, co ma w torbie, odkryj sam.
kot i Pat, Pat i kot, przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może, może właśnie to dziś jakiś list do ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. Listonosz Pat i rakieta z Greendale. No, no, Jess. Czeka nas ciężki dzień. Zaciśnij pazury i trzymaj się mocno. Nie martw się. Damy sobie radę. Kochani, jak wiecie, jutro jedziemy na wycieczkę. Proszę pana, a pojedziemy do zoo? Nie tym razem, Saro. Teraz jedziemy dowiedzieć się wszystkiego o pociągach. Zwiedzimy starą stację w Greendale. Wow! Mój tata mówi, że zamknęli ją, zanim jeszcze się urodził. Ale kiedy twój dziadek był mały, to jeździł tędy parowóz z Pankester do Greendale. Proszę pana, a ja już wiem trochę o parowozach. Ja też! One robią tak! Dzień dobry wszystkim. Poczta. Witaj, Pat. Ale dziś wieje. Uważaj, Jess! Jess! Moje listy! Mam cię! Brawo, Saro. Założę się, że nigdy wcześniej nie łapałaś kota. I mam nadzieję, że to ostatni raz. Jess, ale ty drapiesz. Przepraszam za to, Saro. Jess, powiedz dziękuję. Lepiej już chodźmy. Dzisiaj przy takim wietrze rozwożenie listów zajmie nam więcej czasu. Do widzenia wszystkim. Do widzenia, pan! Tosty. Co piszesz, Julianie? Pracę domową, mamo. Piszę list do koleżanki. Ma na imię Mira i mieszka w Pancaster. Piszę jej, że jedziemy jutro zwiedzać stację w Greendale. Tą kolejką przywożono pocztę z Pancaster. Teraz na pewno jest w okropnym stanie. Tak, Jess. Wyślę jej twoje zdjęcie. A teraz, kochani, chodźcie ze mną. A teraz, moi kochani, rozejrzyjcie się uważnie dookoła i zapiszcie wszystko, co widzieliście na tej stacji. Proszę pana, wszystko, czyli peron też? Bardzo dobrze. Sara właśnie podała pierwszy przykład.
A teraz idźcie i zobaczcie, co jeszcze można znaleźć. Ciekawe, co jest w środku. Chodź, zobaczymy. Patrz, tam jest dziura. Zajrzyj do środka. Co to może być? Lepiej chodźmy po pana Pringle. Rany, to pociąg. Spójrzcie na to. Rakieta? Z Greendale. To pewno ten pociąg pocztowy, o którym mówił mi tata. Sądząc po ciężarze, to na pewno te nowe młotki, które zamówiłeś, Ted. Nareszcie! Teraz będę mógł skończyć to wszystko, co? Tato! Tato! Znaleźliśmy rakietę z Greendale. Co ty mówisz? Stoi tam sobie w szopie. Musi tam stać, odkąd zamknęli stację. Chciałbym ją zobaczyć. Ciekawe, czy to ta, którą jeździ mój tata. Może uda nam się znowu ją uruchomić. No, to byłoby wyzwanie. Pa, tato. Pa, Julianie. Ciekawe. Byliśmy z Patem na stacji i dobrze się przyjrzałem tej rakiecie. Wiem, że mógłbym ją naprawić, po prostu wiem. Nie chodzi tylko o pociąg, Ted, ale o całą stację. Przez lata była zamknięta. Ale ściany i dach są w porządku. Potrzeba tylko co nieco pomalować i uporządkować. A ja z radością pomogę. Widzisz, ksiądz nam pomoże. Ho, nareszcie będziemy mieć coś do roboty. Nie twierdzę oczywiście, że nic nie robisz, mój drogi. No, to wszyscy, którzy chcą, żeby rakieta z Greendale znowu jeździła w Greendale, niech krzykną tak! Tak! Biedny pociąg z Greendale wciąż stał na peronie, tak smutnym, że aż żal. Nikt już nie wiedział, gdzie jest Greendale. Nikt już nie przyjeżdżał tu. Naprawimy calutką dziś rakietę. Wymienimy na nowe części jej. Rakieta z Greendale znów odzyska moc. Będzie gnać i w dzień, i w noc. Każde dziecko maluje więc rakietę. Ted i Pat pracują ile sił. Każdy pomóc chce, aby pociąg nasz wjechać mógł na tory przez las. Naprawimy calutką dziś rakietę. Wymienimy na nowe części jej. Rakieta z Greendale znów odzyska moc. Będzie gnać i w dzień, i w noc. Rakieta z Greendale znów odzyska moc. Będzie gnać i w dzień, i w noc. No, Pat, czekam na twój sygnał. Odsuńcie się wszyscy. Hurra! Hurra! Co się stało, tato? Nie mam pojęcia. O co chodzi, Ted? Nie wiem. Powinno działać. Ale w przyszłym tygodniu jest wielkie otwarcie. Co my zrobimy bez pociągu? Przykro mi. Wiem, że jesteście rozczarowani. Myślałem, że Ted go naprawi. On też tak myślał.
Mimo, że umie naprawić dużo rzeczy z tym pociągiem, mu nie wyszło. Gdybyśmy tylko znali kogoś, kto mógłby nam pomóc. Kogoś, kto naprawdę zna się na pociągach. Ktoś, kto zna się na pociągach? Dzień dobry, Pat. Dzień dobry, Ted. Co to za hałas? Halo? Kto tam jest? Dzień dobry! O, pan pewnie jest Pat? Tak, to ja. Ja jestem AJ. Pana syn Julian i moja córka Mira piszą do siebie. Poprosił mnie o pomoc przy tym pociągu. On wiedział. Co wiedział? Że uwielbiam parowozy. Zawsze je lubiłem. Wiem o nich wszystko. Pewnie Mira mu powiedziała. Kiedy tylko dostałem ten list, pisał, że to pilne, przyjechałem natychmiast. To bardzo miłe z pana strony. Żaden kłopot. Nie mogę się doczekać, żeby ją naprawić. To chyba nic złego. Nic złego? To wspaniałe. Witaj na pokładzie, AJ. Dzięki. Spójrzcie na to. Chyba znalazłem powód. Mamo, to chyba on. Cześć, ty jesteś Julian? Tak. Ja jestem Mira. Cześć, Mira. A to moja mama i mój braciszek Nikil. Dzień dobry. Witajcie. Miło mi. Jakie piękne kwiaty. O, dziękuję. Jestem Sara, mama Juliana. Ja jestem Nisza. Stacja wygląda pięknie. Było przy tym dużo pracy, ale i zabawy. Przyjdziecie jutro na wielkie otwarcie? Oczywiście. Miejmy nadzieję, że deszcz nie zepsuje nam zabawy. O! Tato! Tato! Cześć, kochanie! Zobacz. Oto i ona. Rakieta z Grindale. Jak ci się podoba? A, jest przecudowna! Zaraz puścimy parę. Odsuńcie się! Znowu. O nie, idzie deszcz. Czas do domu, Julianie. AJ, musimy zawieźć dzieci z powrotem do Pencaster. Ty jedź. My musimy zostać i naprawić rakietę. Dobrze, do zobaczenia w domu. Do zobaczenia. Nie mogę znaleźć Chesa. Pewnie został z tatą na stacji. Ale pada deszcz. On tego nie lubi. Jess to mądry kot, Julianie. Wie, jak o siebie zadbać. Proszę, zrobiłam ci gorącej czekolady na rozgrzewkę. Dziękuję, mamo. Witaj, skąd ty się tu wziąłeś? To Jess, kot Juliana. To lepiej zadzwonię i powiem im, gdzie jest. Ojej, telefon nie działa. Pewnie przez burzę. Jest za późno, żeby odwozić go do domu.
Zabierzemy go jutro, jak pojedziemy na wielkie otwarcie, co? Świetnie! Na pewno napiłbyś się mleka, prawda, Jess? Miau. Nie martw się, Julianie. Nic mu nie będzie. Ale poszukasz go po drodze, prawda, tato? Obiecuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa. Powodzenia w szkole. Dzień dobry, pani Goggins. Co za dzień. No tak. Pewnie nie spałeś całą noc, jak Ted i AJ naprawialiście rakietę. Zostawiłem ich tam. Mówią, że będzie gotowa na wielkie otwarcie. No, chyba nie zrobicie wielkiego otwarcia w taką pogodę. Tu będzie raczej wielkie moknięcie. Lepiej już pójdę roznieść listy. A gdzie one są? Musiały utknąć w Pencaster przez te burze. Próbowałam dodzwonić się do biura, ale telefony nie działają. Spokojnie. Pojadę po nie moim autem. O nie, Pat, to nie jest dobry pomysł jechać w taką pogodę. Nic mi nie będzie, pani Goggins. Poczta zawsze musi być na czas. Ura, wszędzie woda. Niedobrze. Spróbuję przez Thompson Grounds. O nie. Już wiem. Wszystko zalane. Jak ja mam odebrać listy? Ze względu na jedną z największych w historii burz, większość dróg w okolicy jest zalanych i nieprzejezdnych. W ciągu ostatniej doby spadło więcej deszczu niż zwykle w ciągu miesiąca. Niestety, zdaniem Instytutu Meteorologii, nie ma szans na szybką poprawę pogody. Z powodu deszczu wylała rzeka Penn, odcinając Greendale od reszty świata. O, no to nic dziwnego, że tata nie dotarł na noc do domu. To jak pojedziemy na wielkie otwarcie? Chyba się nie odbędzie w taką pogodę. Przynajmniej Jess zostanie u nas trochę dłużej. Nie jest dobrze, pani Goggins. Wygląda na to, że wszystkie drogi są zalane. Och, no cóż, przynajmniej próbowałeś, Pat. Nie mogę uwierzyć, że dziś nie będzie listów. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło. Nigdy. O rany, będziemy musieli odwołać wielkie otwarcie. Komu by się chciało w taką pogodę stać i oglądać parowóz? Pani Goggins, już wiem. Zawsze mówiłam, że burza dodaje człowiekowi energii. AJ, Ted, jesteście tam? AJ, Ted, jesteśmy tutaj. Pat, chodź, chodź do nas. Jesteś w samą porę. Naprawiliśmy! Jesteś mistrzem! Wystarczy nam węgla na drogę? Na pewno! A czemu? Bo rakieta z Greendale znowu będzie woziła listy. Zbędnych słów nie trzeba nam, w drogę ruszyć czas. Będziemy jechali, nawet deszcz i wiatr. Zbędnych słów nie trzeba nam, w drogę ruszyć czas. Pocztę rozwieziemy do odległych gwiazd. Nisza? Tu jestem.
Jak ci się udało wrócić z Greendale? Pociągiem! Witaj, Nisza. Twój mąż świetnie się spisał, prawda, Jay? Jess, a co ty tu robisz? Przyjechał z nami w wózku. Opiekowałam się nim. Dziękuję. Świetnie wygląda. No dobrze, kochanie. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że nic mi nie jest. Teraz musimy już iść. Jay, wyglądasz na zmęczonego. Chyba nie wracasz do pracy. Przykro mi, ale mam kilka bardzo ważnych spraw. Musimy przywieźć listy. Pociągiem jedziemy, pocztę dowieziemy. Julian oszaleje ze szczęścia, jak cię zobaczy, Jess. Ale to nieładnie tak nam uciekać. Dobrze, że się znalazłeś. No i dzięki EJ-owi będę mógł rozwieźć moje listy. Rakieta z Greendale znów na chodzie! Rakieta z Greendale! Nigdzie nie staniemy już. Daleko jeszcze, Pat? Listy nam zamokną na tym deszczu. Jeszcze chwila, EJ. Już niedaleko. Wysuszymy je, jak dojdziemy na pocztę. Kto by pomyślał, że 3 worki listów zajmą tyle miejsca? Wygląda na to, że przed północą nie skończysz, Pat. Pewnie tak, zanim te listy wyschną. I tak lepiej późno niż wcale. Uważaj, Jess. Musimy ruszać dalej. Przepraszam za to, Arturze. Nie martw się, Pat. Lepiej późno niż wcale. Przepraszam, księdza, że tak późno. Nadszedł czas, Pat. Coś mi się wydaje, że dzisiejsza poczta żyła swoim własnym życiem. Chodź, Julian. Pora do łóżka. A nie mogę zaczekać, aż tata wróci. Może znalazł Jessa. O, Julianie. Widzisz, kochanie. Kto? Tata! Znalazłeś? Jess! No i gdzie był? To długa historia. Prawie gotowe! Dziękuję, EJ. To była ciężka praca, co? Ale było warto. I nareszcie mamy wielkie otwarcie. Proszę spróbować ciasta. O, wyglądają pysznie. Jeszcze herbaty? O tak, proszę. Dobry Bóg jest dla nas dziś naprawdę łaskawy. Szkoda, że mieszkasz tak daleko. To prawda. Ale niedługo się przeprowadzamy do... Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. I ty też, Jess. Zanim przetnę tę wstęgę i ogłoszę stację Greendale za otwartą, chciałbym podziękować Tedowi i EJ-owi za ich ciężką pracę. Jest mi szczególnie miło ogłosić, że EJ wraz z rodziną postanowili przeprowadzić się do Greendale i pomóc nam przy stacji. To właśnie miałam ci powiedzieć. Przenosimy się z Pencaster do Greendale. To świetnie! Więc bez zbędnych słów ogłaszam stację w Greendale za otwartą! Wszyscy na pokład rakiety z Greendale! Listonosz, listonosz, Pat, co ma w torbie, zgadnij sam. Może to listy,
Może to paczki, a może kartki. A to co? To kot Jess. Listonosz padł. Co ma w torbie? Odkryj sam. Ten bal, o którym wspominał Jeff, odbędzie się w szkole? Dokładnie tak. Będzie nam bardzo miło, jak przyjdziesz. Dziękuję za zaproszenie. Zobaczę, czy mi się uda. A ty przyjdziesz? Tak, muszę tam być. Mam dla każdego niespodziankę. Mam nadzieję, że zdążę na czas. No to lepiej pośpieszmy się z tymi listami. To magiczne są święta, świąteczne prezenty, święta, magiczne święta. Świąteczne prezenty i samochód pełen jest. Do listonosz pat rozwozi je do odległych wielu miejsc. Magia świąt pozwala mu wykonać cały plan. Pat tak bardzo stara się, by odwiedzić cały kraj. Każdy chciałby dostać coś, jak drobiazg dobrze wiesz. Jeśli kogoś lubisz albo chcesz, by o tobie myślał też, musisz prezent dać, kiedy jak nie dziś, bo teraz. To magiczne są święta, świąteczne prezenty, święta, magiczne święta, tu Green Day. To magiczne są święta, świąteczne. Padam z nóg. Mam nadzieję, że ciasto się udało. Widzę, że i ty tak myślisz, Jess. Bez ciebie chyba nie dałbym sobie rady. Wcale nie. To dzięki tobie na wielu twarzach pojawi się dziś uśmiech. No co, jak uda ci się przyjść na bal? Ja tak, a ty? Zdążysz się przygotować na czas? Mam nadzieję. Nie chcę nikogo rozczarować. Uważaj! Ojej, nic ci nie jest? Nie martw się o mnie, Pat. Jestem przyzwyczajony do dużo gorszych wypadków, a nie jest ze mnie najlepszy kierowca. Raz nawet ześlizgnąłem się z dachu. Jak to z dachu? Zobaczmy, może uda nam się odjechać. Wygląda na to, że utknęliśmy. Nie na długo. Mam łopatę. Oj. Chyba powinienem był wziąć kalosze. Masz. Przymierz te. Zawsze wożę ze sobą parę na wszelki wypadek. Pasują jak ulał. Dziękuję. Ciekawe, kto będzie tym gościem specjalnym. Może to będzie wróżka? No wiesz, nie żartuj. A może to jakaś gwiazda muzyki? O rany! Myślisz, że dadzą mi autograf? Nawet nie wiemy, kto to jest. Może to znany naukowiec? Kto? Tak tylko sobie myślę. Kimkolwiek by nie był, już się nie mogę doczekać. Idę do domu przygotować się na bal. Do zobaczenia! Pa, pa, na razie! Pa!
Czy możesz sobie wyobrazić, że przez całe życie wykonujesz taką pracę? O, tu się zatrzymaj, dobrze? Ale przecież tutaj nic nie ma. Jesteś pewien, że to tu? Całkowicie, Pat. Dzięki za podwiezienie. Nie ma za co. To ja dziękuję. To dla mnie pestka. Robota na jeden dzień. A czym ty się właściwie zajmujesz? O? O, poszedł sobie. Ojej, zapomniałem oddać mu buty. O, zaczyna się ściemniać. O, mogę nie zdążyć. Dobrze, chyba wszyscy gotowi. Mamo, ale co z tatą? O nie, martw się, będzie na czas. Oj, rany, spóźnię się, nawet nie zdążę się przebrać. No więc kiedy przybędzie gość specjalny? Nawet nie pytaj. Tu nikt nic na ten temat nie wie. A ja nawet wystroiłem pociąg, ale nikt nim nie chce jechać. Nikogo nie widziałem, a przez cały dzień dekorowałem drzewka. To niedobrze, dzieciom będzie przykro. A co ja zrobię z tymi wszystkimi ciasteczkami? O, nie przejmuj się, na pewno wszystkie będą zjedzone. O, mam nadzieję, że nie przegapiłam specjalnego gościa. Nie, nie martw się. Ciągle czekamy. A gdzie jest Pat? Myślałam, że przyjdzie z tobą. Nie, przykro mi. Nie widziałam go, odkąd rano wyszedł z pocztą. O. Wesołych świąt wam wszystkim! Mikołaj! Wielkie nieba! Nic dziwnego, że nie przyjechał pociągiem! To prawda! Komu potrzebna para, jak ma się renifery, co? Kto chce prezenty? Ja! Mamo, patrz! A gdzie tata? Muszę mu to wszystko opowiedzieć! Nie martw się, Julianie. Na pewno zaraz tu będzie. Och. A ty, chłopczyku, co chciałbyś na gwiazdkę? Kolejkę, tak? Skąd wiedziałeś, co powiedział? Przecież to święty Mikołaj. No dobrze, dzieci. Obawiam się, że na mnie już czas. O nie! Widzicie, przede mną ciężka noc. Wiecie dobrze, jaki jutro jest dzień, prawda? Święta! Bardzo dobrze. Więc dobranoc wszystkim. Dobranoc, Mikołaju! Do zobaczenia za rok! Mikołaju, poczekaj! Nie spotkałeś jeszcze mojego taty! No całe szczęście, udało mi się. Spóźniłeś się, tato. O nie. Tak mi przykro, Julianie. Wszyscy są pewnie rozczarowani, że specjalny gość nie przyjechał. A właśnie, że był. To był Mikołaj, a ty się spóźniłeś. Niezła robota, Pat! Nieźle nas nabrałeś! Tak, Pat. Brawo. Byłeś świetnym Mikołajem. Ale ja nie wiem... Skoro tata udawał Mikołaja, to gdzie jest ten prawdziwy? No wiesz, Mikołaj jest bardzo zajęty przed świętami. Dlatego ma takich pomocników jak tata. A,
Rozumiem. Co wy mówicie? Że Mikołaj tu był? O, ale z ciebie żartowniś padł. Mieliśmy wspaniały wieczór. Spójrz na te wszystkie uśmiechnięte twarze. No... No, jesteśmy. Dobranoc, Julianie. Wesołych świąt. Wesołych świąt, Mikołaju. Co to? Ach, co to za hałas? Witaj, Julianie. Tato! Mamo! To... Mikołaj! A, to ja. Mam prezenty dla was wszystkich. Mam nadzieję, że podobają ci się kalosze, Pat. Saro, makowiec był pyszny. Dziękuję. To naprawdę ty? Oczywiście. Zostawiłem specjalny prezent dla ciebie na zewnątrz, Julianie. Naprawdę? Chciałem śnieg! Dziękuję, Mikołaju! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Patrzcie! Listonosz, listonosz patrz, co ma w torbie, zgadnij sam. Może to listy, może to paczki, a może kartki? A to co? To kot Jess! Listonosz padł, co ma w torbie, odkryj sam. Przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może, może właśnie to dziś jakiś list do... No i patrzcie, prawie gotowe. Już pora na pokaz nasz. Każdy może spróbować z was. Gdy działamy wspólnie, to jest dobry znak. Dołącz do nas, powiedz, że jesteś na tak. Trochę ćwiczeń potrzeba ci i bez klucza otworzysz drzwi. Możesz być siłaczem, nosić setki ton. Możesz być żonglerem, jeśli wolisz to. Trochę wiary potrzeba nam, jeśli chcemy wykonać plan. Ted przyniesie ławki,
które zrobił sam. Ksiądz zagra muzykę, wesoło będzie nam. Akrobaci na linię tam. Górę patrz, to zobaczysz sam. Wszystko jest w porządku, gdy dobrze bawisz się. Robisz różne sztuczki, a ludzie cieszą się. Co? Przepraszam, Bill, ale rozśmieszasz mnie. Wszyscy tak robią. Śmieją się ze mnie. Myślałem, że będzie łatwo. Jestem najstarszy i powinienem umieć różne rzeczy. Ale przecież umiesz. Wcale nie. Za każdym razem, jak próbuję coś zrobić, wszyscy się śmieją. Tak jak ty. Rozśmieszanie to też sztuka. Ale nie cały czas. Nie, jak ludzie śmieją się za każdym razem. Posłuchaj, a kto ci się najbardziej w cyrku podoba? To proste. Klaun. Ale co to ma wspólnego? Wiadomo przecież, że klaun rozśmiesza ludzi. No tak. A tobie rozśmieszanie świetnie wychodzi, prawda? Chce pan powiedzieć, że mógłbym być klaunem? Czemu nie? No tak, ale sam nic nie zrobię. Możemy spróbować razem. Zawsze chciałem być klaunem. Naprawdę? Super! Dziękuję panu! Panie i panowie, witam wszystkich w cyrku Grindale. Raz, dwa, trzy, cztery, raz! Brawo, brawo! Robi wrażenie, no. No, no. Raz, dwa, trzy, cztery i raz! Teraz wielkie brawa dla naszych wspaniałych baletnic z Grindale. Pysznie wyglądają, ślicznie. Oto Julian i jego wspaniały kot. Do startu, Jess. Ali, hop! Wspaniale, Jess. Gotowy jesteś, Bill? Chyba tak. Nic się nie martw. Będzie dobrze. Tylko bądź sobą.
Panie i panowie, chwila, na którą czekaliście. Przed państwem listonosz Paluch i wielki Bill Thompson. Klauni! O, gdzie oni się podzieli? No gdzie oni są? Powąka pan mojego kwiatka? No tak, chętnie. Dać mu? Tak! Jesteście pewni? Tak! Brawo! Brawo! Aha. Już trochę żyję na tym świecie. To prawda, patrz. O, i gdzie on poszedł? Tu jestem. Zaraz cię dopadnę. Panie i panowie, dziękuję za przybycie do cyrku Greendale. Prawda, że te dzieci mają wielki talent? Klauni w szczególności. To tylko dowodzi, że każdy z nas jest w czymś dobry. On ma rację, wiesz, Bill? Listonosz, listonosz, patrz, co ma w torbie, zgadnij sam. Może to listy, może to paczki, a może kartki. A to co? To kot Jess! Listonosz, listonosz, patrz, co ma w torbie, odkryj sam. Przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita. Razem przemierzają cały świat.
i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może właśnie to dziś jakiś list do ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. Listonosz Pat i rakieta z Greendale. No, no, Jess. Czeka nas ciężki dzień. Zaciśnij pazury i trzymaj się mocno. Nie martw się. Damy sobie radę. Kochani, jak wiecie, jutro jedziemy na wycieczkę. Proszę pana, a pojedziemy do zoo? Nie tym razem, Saro. Teraz jedziemy dowiedzieć się wszystkiego o pociągach. Zwiedzimy starą stację w Greendale. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot, przyjaciele od lat. Rano, kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. To listonosz Pat i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może właśnie to dziś jakiś list do ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i Pat, Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. Szczęśliwy bardzo jest nasz Pat. Listonosz Pat i magiczna gwiazdka. Pum 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 ti. Jak ci się podoba moja broda, Jess? Poczekaj, aż zobaczysz cały strój. Przebieram się dziś za świętego Mikołaja. Nie mogę się doczekać ich reakcji, kiedy mnie, to znaczy Mikołaja, zobaczą. Drogi Mikołaju, mam nadzieję, że uda ci się przyjechać do Greendale na święta. Na gwiazdkę chciałbym dostać... własny samolot! Nie, przecież już mam samolot. Co ja bym chciał dostać na gwiazdkę? Czego ja potrzebuję? Jajka? Są? Mąka? Jest. Mamo, nie mogę wymyślić, co napisać do Mikołaja. A już prawie święta. O, nie martw się, na pewno coś wymyślisz, Julianie. Dzień dobry. O, co robisz? Pomyślałam, że upiekę makowiec na dzisiejszy wieczór. Ciekawe, czy Mikołaj lubi makowiec. Chyba powinniśmy zostawić mu kawałek, tak na wszelki wypadek. O, tak! Lepiej już pójdę. Muszę dostarczyć dzisiaj dużo świątecznych listów i paczek. Dobrze, że przynajmniej śnieg nie pada. Śnieg!
Co jest to? Ej! Drogi Mikołaju, mam nadzieję, że uda ci się przyjechać do Green Day na święta. Na gwiazdkę chciałbym dostać śnieg! Czy myślisz, że Mikołaj przywiezie go na czas? Dopilnuję tego, synku. Obiecuję. Dziękuję, tato. Witaj, Charlie. Wesołych świąt. Wesołych świąt! Czy przyjdziesz dziś wieczorem? O, tak! I podobno przyjdzie jakiś specjalny gość. Kto taki? Nie wiem, to tajemnica. Kto to będzie, tato? A skąd niby ja mam to wiedzieć? Bo ty wszystko wiesz, tato. Wkrótce sam się przekonasz. Chodź, Charlie. I tak nam nie powie. Chodź się pobawić. Na pewno miałam mąkę. Co się z nią stało? Nie mogła odejść daleko. Pomogę ci jej szukać. Ho, chciałbym, żeby spadł śnieg. Wtedy byłyby prawdziwe święta. A to nie jest śnieg? O czym ty mówisz? Patrz! Chodź! Musimy to sprawdzić. Śnieg! Nie, to mąka. Jess. O, rany, nigdzie nie mogę jej znaleźć. Muszę iść i dokupić. To jest zagadka. Prawie taka jak ten tajemniczy gość. Proszę, Pat, podpowiedz coś. Nie. Już nie wiem, kto jest gorszy, ty czy Julian. O nie, już powinienem być na poczcie. Pani Goggins będzie się niepokoić. Ale uda ci się przyjść dziś wieczorem, prawda? Za nic bym tego nie opuścił, Saro. Na razie. Na razie, Pat. O, wygląda na to, że śnieg naprawdę spadł. No dobrze, lepiej się przygotuję. Świetny pomysł, Charlie. Po co komu prawdziwy śnieg? To dziwne. Nagle przestało padać. O! Skończyło się. Ta mąka musi tu gdzieś być. To ty, Julianie? O. Nie widziałeś gdzieś torebki mąki? O. Chodźmy na sanki. Julian? Och, Jess! To tu się podziała ta mąka, tak? O, rany! Pani Goggins? Tu jestem! Wesołych świąt, Pat! I nawzajem, pani Goggins! Wygląda na to, że czeka nas ciężki dzień. No tak. Musimy to wszystko dostarczyć, zanim zaczną się święta. No i nie zapomnij o dzisiejszym wieczorze. Słyszałam, że jakiś specjalny gość ma się pojawić. Tak, też to słyszałem. Raz, dwa, trzy... Pchaj! Nie da rady, Charlie. To bez sensu. Cześć, Bill. Cześć. A co wy macie takie zmartwione miny? To przez sanki. Nie da się zjechać bez śniegu. Niepotrzebny wam śnieg. Naprawdę? Wcale. Pomogę wam. Chodźcie ze mną. Świetnie. Teraz potrzebuję tylko miski. Co się dzieje? Jess, powinnam się domyślić. Witaj, Pat! Wesołych świąt! Witaj, AJ. Specjalna przesyłka dla ciebie. Świetnie! Czekałem na nią.
Widzę, że jesteś zajęty. No, skoro ma nas odwiedzić specjalny gość, pomyślałem, że zrobię dobre wrażenie. Może przyjedzie pociągiem? Może. To co jest w tej paczce? Pokażę ci. Witaj, Pat. Wesołych świąt. Wesołych świąt, Nisza. No i ty, Nik. Jesteś w samą porę, żeby spróbować moich ciasteczek. Pachną wybornie, Nisza. Mam nadzieję, że są dobre. Zrobiłam je na dzisiejszy wieczór dla specjalnego gościa. Dziękuję. Mam nadzieję, że będą mu smakowały. Może powinnam zrobić trochę więcej, na wszelki wypadek. Do widzenia, Pat. Do zobaczenia, Nisza. Pomożesz mi, Pat? Co ty zamierzasz z tym zrobić? Nie mogę pozwolić, żeby rakieta z Grindale przegapiła takie święto, prawda? Ach. Świetnie! Bardzo dobrze. Hej! Jak wam się udaje zjeżdżać na sankach bez śniegu? To proste! Dokręciliśmy kółka od moich starych wrotek. Popatrz! Hej! Możemy też spróbować? Jess, chodź tutaj. Nie wchodź pod stół, chodź tu. Ach, niedobry kot. Chodź tutaj w tej chwili. To tylko drewniana łyżka. Wcale nie wygląda dobrze. Prawie się poddałem. Dzień dobry. Zgubił się pan? Chyba tak, na to wygląda. Próbuję dostać się do Grindale. Mam tam parę spraw do załatwienia. Jak pan chce, mogę pana podwieźć. Po drodze tylko rozwiozę paczki. Będzie mi bardzo miło. Przy okazji zobaczę, jak to się robi. Ale było świetnie. Ale znam coś, czego nie można robić bez śniegu. A czego? Nie można ulepić bałwana. Nie, ale można zrobić co innego. A co? Zobaczysz. Więc dobrze zna pan Grindale? Nie zupełnie. Przyjeżdżam tu tylko raz w roku i zwykle pada śnieg. A wolę, jak pada. Mój pojazd lepiej sobie radzi. To tak jak mój syn. Nawet napisał do świętego Mikołaja, prosząc o śnieg na gwiazdkę. I dziwniejsze rzeczy miały miejsce. To może być? Doskonałe! Patrzcie! Przepraszam. Masz rację. Niepotrzebny nam śnieg. To najlepszy niebałwan na świecie. A jeszcze tylko nagrzeje piekarnik. Trochę na lewo, Ted. Nie. Jeszcze trochę. Tak, dobrze. Nasz gość specjalny będzie pod wrażeniem. Nie powiesz mi, kto to będzie? Tylko Pat wie. I trzyma to w tajemnicy. A to kto? Pewnie czekacie na listy dla Jeffa Pringla i Teda Glena, prawda? Nie wiedziałem, że znasz Jeffa i Teda. O tak. Znam ich dobrze od małego. No proszę. Cześć, Pat. Wziąłeś sobie dziś pomocnika, co? Tak, każda pomoc się przyda, Ted. Mam tyle paczek i listów, że sam nie wiem, co z nimi zrobić. Proszę.
Dziękuję, Pat. I dla ciebie, Jeff. Dzięki, Pat. No więc, kim jest ten tajemniczy gość? Gdybym wam powiedział, to przestałby być tajemniczy, prawda? Muszę już iść. Na razie. Wow! Mój tata mówi, że zamknęli ją, zanim jeszcze się urodził. Ale kiedy twój dziadek był mały, to jeździł tędy parowóz z Pankester do Greendale. Proszę pana, a ja już wiem trochę o parowozach. Ja też. One robią tak. Dzień dobry wszystkim. Poczta. Witaj, Pat. Ale dziś wieje. Uważaj, Jess! Jess! Moje listy! Mam cię! Brawo, Saro. Założę się, że nigdy wcześniej nie łapałaś kota. I mam nadzieję, że to ostatni raz. Jess, ale ty drapiesz. Przepraszam za to, Saro. Jess, powiedz dziękuję. Lepiej już chodźmy. Dzisiaj przy takim wietrze rozwożenie listów zajmie nam więcej czasu. Do widzenia wszystkim. Do widzenia, pan! Tosty. Co piszesz, Julianie? Pracę domową, mamo. Piszę list do koleżanki. Ma na imię Mira i mieszka w Pankaster. Piszę jej, że jedziemy jutro zwiedzać stację w Greendale. Tą kolejką przywożono pocztę z Pankaster. Teraz na pewno jest w okropnym stanie. Tak, Jess, wyślę jej twoje zdjęcie. A teraz, kochani, chodźcie ze mną. A teraz, moi kochani, rozejrzyjcie się uważnie dookoła i zapiszcie wszystko, co widzieliście na tej stacji. Proszę pana, wszystko, czyli peron też? Bardzo dobrze. Sara właśnie podała pierwszy przykład. A teraz idźcie i zobaczcie, co jeszcze można znaleźć. Ciekawe, co jest w środku. Chodź, zobaczymy. Patrz, tam jest dziura. Zajrzyj do środka. Co to może być? Lepiej chodźmy po pana Pringle. O, rany, to pociąg. Spójrzcie na to. Rakieta? Z Greendale. To pewno ten pociąg pocztowy, o którym mówił mi tata. Sądząc po ciężarze, to na pewno te nowe młotki, które zamówiłeś, Ted. Nareszcie! Teraz będę mógł skończyć to wszystko, co? Tato! Tato! Znaleźliśmy rakietę z Greendale. Co ty mówisz? Stoi tam sobie w szopie. Musi tam stać, odkąd zamknęli stację. Chciałbym ją zobaczyć. Ciekawe, czy to ta, którą jeździ mój tata. Może uda nam się znowu ją uruchomić. No, to byłoby wyzwanie. Pa, tato. Pa, Julianie. Ciekawe. Byliśmy z Patem na stacji i dobrze się przyjrzałem tej rakiecie. Wiem, że mógłbym ją naprawić, po prostu wiem. Nie chodzi tylko o pociąg, Ted, ale o całą stację. Przez lata była zamknięta. Ale ściany i dach są w porządku. Potrzeba tylko co nieco pomalować i uporządkować. A ja z radością pomogę. Widzisz,
Ksiądz nam pomoże. Ho, nareszcie będziemy mieć coś do roboty. Nie twierdzę oczywiście, że nic nie robisz, mój drogi. No, to wszyscy, którzy chcą, żeby rakieta z Greendale znowu jeździła w Greendale, niech krzykną tak. Tak! Biedny pociąg z Greendale wciąż stał na peronie tak smutnym, że aż żal. Nikt już nie wiedział, gdzie jest Greendale i nikt już nie przyjeżdżał tu. Naprawimy calutką dziś rakietę, wymienimy na nowe części jej. Rakieta z Greendale znów odzyska moc, będzie gnać i w dzień, i w noc. Każde dziecko maluje więc rakietę, Ted i Pat pracują ile sił. Każdy pomóc chce, aby pociąg nasz wjechać mógł na tory przez las. Naprawimy calutką dziś rakietę, wymienimy na nowe części jej. Rakieta z Greendale znów odzyska moc, będzie gnać i w dzień, i w noc. Rakieta z Greendale znów odzyska moc, będzie gnać i w dzień, i w noc. No, Pat, czekam na twój sygnał. Odsuńcie się wszyscy. Hurra! Hurra! Co się stało, tato? Nie mam pojęcia. O co chodzi, Ted? Nie wiem. Powinno działać. Ale w przyszłym tygodniu jest wielkie otwarcie. Co my zrobimy bez pociągu? Przykro mi. Wiem, że jesteście rozczarowani. Myślałem, że Ted go naprawi. On też tak myślał. Mimo, że umie naprawić dużo rzeczy, z tym pociągiem mu nie wyszło. Gdybyśmy tylko znali kogoś, kto mógłby nam pomóc. Kogoś, kto naprawdę zna się na pociągach. Ktoś, kto zna się na pociągach? Dzień dobry, Pat. Dzień dobry, Ted. Co to za hałas? Halo? Kto tam jest? Dzień dobry! O, pan pewnie jest Pat? Tak, to ja. Ja jestem AJ. Pana syn Julian i moja córka Mira piszą do siebie. Poprosił mnie o pomoc przy tym pociągu. On wiedział. Co wiedział? Że uwielbiam parowozy. Zawsze je lubiłem. Wiem o nich wszystko. Pewnie Mira mu powiedziała. Kiedy tylko dostałem ten list, pisał, że to pilne, przyjechałem natychmiast. To bardzo miłe z pana strony. Żaden kłopot. Nie mogę się doczekać, żeby ją naprawić. To chyba nic złego. Nic złego? To wspaniałe. Witaj na pokładzie, AJ. Dzięki. Spójrzcie na to. Chyba znalazłem powód. Mamo, to chyba on.
Cześć, ty jesteś Julian? Tak. Ja jestem Mira. Cześć, Mira. A to moja mama i mój braciszek Nikil. Dzień dobry. Witajcie. Miło mi. Jakie piękne kwiaty. O, dziękuję. Jestem Sara, mama Juliana. Ja jestem Nisza. Stacja wygląda pięknie. Było przy tym dużo pracy, ale i zabawy. Przyjdziecie jutro na wielkie otwarcie? Oczywiście. Miejmy nadzieję, że deszcz nie zepsuje nam zabawy. O, tato, tato. Cześć, kochanie. Zobacz, oto i ona. Rakieta z Grindale. Jak ci się podoba? A, jest przecudowna. Zaraz puścimy parę. Odsuńcie się. Znowu. O nie, idzie deszcz. Czas do domu, Julianie. Ej, musimy zawieźć dzieci z powrotem do Pencaster. Ty jedź, my musimy zostać i naprawić rakietę. Dobrze, do zobaczenia w domu. Do zobaczenia. Nie mogę znaleźć Chesa. Pewnie został z tatą na stacji. Ale pada deszcz. On tego nie lubi. Jess to mądry kot, Julianie. Wie, jak o siebie zadbać. Proszę, zrobiłam ci gorącej czekolady na rozgrzewkę. Dziękuję, mamo. Witaj, skąd ty się tu wziąłeś? To Jess, kot Juliana. To lepiej zadzwonię i powiem im, gdzie jest. Ojej, telefon nie działa. Pewnie przez burzę. Jest za późno, żeby odwozić go do domu. Zabierzemy go jutro, jak pojedziemy na wielkie otwarcie, co? Świetnie. Na pewno napiłbyś się mleka, prawda, Jess? Miau. Nie martw się, Julianie. Nic mu nie będzie. Ale poszukasz go po drodze, prawda? On ciebie przyjdzie znów. Pat i kot, kot i pat. Pat i kot to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, koło tańczą drzewa. I szczęśliwy bardzo jest nasz pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz pat. I szczęśliwy bardzo jest nasz pat. Listonosz Pat i klauni. Klaun jest najlepszy. Ja lubię linoskoczku. Żonglowanie jest fajne. Prawie tak jak matematyka. Co takiego? Jak dorosnę, będę cyrkowcem. Musisz być w czymś dobry, żeby być w cyrku. Co ty mówisz? To tylko ciężka praca, nic więcej. Jak się ciężko pracuje, będzie się dobrym. Nad czym pracujesz, Bill? Sztuka cyrkowa. Pan Pringle zabiera nas jutro do cyrku. Szczęściarze. O nie. Naprawdę? O. Dzieciom będzie bardzo przykro. W każdym razie dziękuję za wiadomość. Proszę, 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 pro
A czy pojedziemy? Ale czy proszę to, a, czy o ciszę. Proszę, Bobie. Ciu, ciu. Bardzo mi przykro, ale mam raczej złe wieści. Obawiam się, że nie możemy iść do cyrku. Nie, ale dlaczego? Nie tak się uważajcie. Proszę pana, dlaczego nie możemy? Cicho. To nie przez was nie idziemy, ale dlatego, że jeden z cyrkowców zachorował i przedstawienia nie będzie. O nie! Wiem, jak bardzo na to czekaliście. Może uda nam się w przyszłym roku. W przyszłym roku? Wcale nie musimy czekać roku. Możemy założyć własny cyrk. No, nie wiem. Sztuczki cyrkowe są bardzo trudne, wiesz, Bill. Nie mogą być aż takie trudne. A namiot? Nie możemy mieć cyrku bez dużego namiotu. Mój wujek w Pencaster ma duży namiot. Na pewno nam pożyczy. To świetny pomysł, Miro. Potrzebujemy jeszcze muzykę. Proszę pana, ksiądz lubi muzykę. Na pewno nam pomoże. To prawda, Sero. Mogę go po drodze zapytać, jeśli chcesz, Jeff. Tak, prosimy, prosimy, prosimy. Proszę pana. No, dobra, Bill. Dzięki, Pat. Tak, namiot odbieram ze stacji o 10:00, więc spotkamy się w parku zaraz po tym, co? Niech będzie. O, rany, ale się cieszę. To powiedz wszystkim, dobrze, Julio? Oczywiście. Chcesz, żebym pomogła przynieść namiot ze stacji? Nie, będzie EJ. Damy sobie radę. Dziękuję, Julio. Do widzenia. No i przecież ty pomożesz, prawda, Jess? Dzień dobry. Witaj, Pat. Witam, księdza. Dzień dobry, Pat. Listy do ciebie, Nisza. Dziękuję. Proszę, herbata dla ciebie. Wspaniale. Jeszcze herbaty? O, tak, proszę. EJ dzwonił. Ma namiot do cyrku. To świetnie. Dzieciaki się ucieszą. Do cyrku? Tak. Dzieci zakładają cyrk dziś po południu. Przypomniało mi się. Obiecałem, że zapytam, czy ksiądz nie pomógłby przy muzyce. Muzyce? Nie jestem w tym dobry, tylko w chorałach. Dzieci bardzo proszą i będą wdzięczne. Na pewno da sobie ksiądz radę. No, czemu nie? To będzie wyzwanie. To EJ. To ja pójdę mu pomóc. Dziękuję za herbatę, Nisza. Dzień dobry, Pat. Mam namiot. Dobra robota, EJ. Chodź, załadujemy go na mój samochód. Ciężki jest. Wiem, święta racja. Świetnie. Uważaj na plecy, EJ. Dobrze. Przyniesiemy później do parku coś do picia. Świetny pomysł, dzięki. O rany. Nie zmieści się. Musimy go zanieść. No dobra. Wy dwaj razem robicie sztuczkę? Nie, proszę pana, ja czekam na Jessa. Robię sztuczkę z nim. A ja ciągle myślę, co robić. Na razie pomagam innym. No, żebyś tylko miał czas przećwiczyć, pamiętaj. Dobrze. Niosą namiot! To jeszcze trochę, EJ. No, już prawie. Świetna robota.
Powinno być bardziej w tę stronę. Masz rację. Nie, za daleko. Jest w złą stronę, prawda? A jaka to różnica? Obróć się, Pat. Nie, w drugą stronę. Dzięki Bogu za to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. O! Przepraszam, pomyliłam się. To chyba trochę nudne, co? Nudne? No wiecie, to powinien być pokaz. To przecież jest cyrk. Wiecie, o co chodzi? Chodźcie, pokażę wam. Pat! No to spróbujmy. Doskonałe. Żonglowanie naprawdę jest proste jak matematyka. Zróbmy to według cyferek. Na raz rzucamy w tę stronę. A na dwa rzucamy znów w tę stronę. Dobrze. Jak powiem trzy. Raz, dwa, trzy, raz. Dwa. Au, 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 au. Hej, źle to robisz. Daj, pokażę wam. I tak nie chciałem żonglować. O nie, biedny mały Bill. Czy ktoś widział Alfa? Był tutaj przed chwilą. Przecież nie zapadł się pod ziemię. Alf! 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 Patrzcie! A to co? Ktoś mnie wołał? Tak, trening czyni mistrza. A teraz słuchaj, Jess. Jak ci powiem, to skoczysz stąd tutaj na najmniejszą doniczkę. Potem na tamtą. A potem na tę wielką. Rozumiesz? Jess! No chodź, spróbujemy. Zaczynasz stąd. Jess, zaczynasz stąd. Jess. O nie, Jess. Patrz na mnie. Pa-pa!
O nie, on tego nie zrobi. Daj, ja spróbuję. A teraz skoncentruj się, Jess. Skacz! Nieźle, Bill. Trzymaj pad. I raz, i dwa. Ciągnąć. Tak. Ciągnijcie. Bardziej w prawo. Za mocno. Bardziej na lewo. Nie, w prawo. W prawo. W prawo. Dobrze, wystarczy. A teraz... Uważaj, pan! Za mocno. O rany! Nic z tego nie będzie! A to co znowu? Co to? O! Wielkie nieba! A może jednak... A, ciekawe.